Cześć moi drodzy, ja chciałam Wam dzisiaj powiedzieć kilka słów odnośnie oczyszczania, bo mam dużo po prostu informacji zwrotnych na temat tego, jak konkretnie, co konkretnie na co zażywać, jakie preparaty stosować, żeby się tych naszych pasożytów pozbyć. Wiecie co, no dlatego chcę Wam tutaj wytłumaczyć pewne rzeczy, bo nie jest to tak do końca wszystko proste, jakby się Wam wydawało. Trzeba pamiętać, że zioła, bo tylko tutaj mówimy o ziołowej terapii, ja absolutnie nie zalecam, ani nie chciałabym, żebyście korzystali z leków syntetycznych na oczyszczanie z pasożytów, dlatego że wtedy niszczymy całkowicie swoją florę bakteryjną. To tak jak po antybiotykoterapii. Jest to związane z tym, że wyjaławiamy całkowicie swoją florę w jelitach, również z dobrymi bakteriami. Trzeba pamiętać, że dobre bakterie jest to nasza odporność. Jeśli mamy dobrą florę bakteryjną, nie chorujemy wtedy, nie zapadamy na różne infekcje i tak dalej. Nie jest to przede wszystkim takie proste, żeby to odbudować później. Nie stosujemy leków syntetycznych, żeby pozbyć się pasożytów. Ja zawsze powtarzam, że jeśli stosujemy leki syntetyczne, antybiotyki, jakiekolwiek, wtedy od razu po antybiotykoterapii jest grzybica. Dlatego, że nie macie flory bakteryjnej odpowiedniej, która by to zlikwidowała, czy tam sobie z tym poradziła. I uważajcie na to, co wkładacie do własnych organizmów, zwłaszcza w dobie takiej, gdzie w Polsce zwłaszcza jest przepisywany antybiotyk na byle przeziębienie. Ja nie mówię nie, bo czasami w takich naprawdę ciężkich stanach chorobowych jest to niezbędne. Natomiast przy chorobach, które można wyleczyć naturalnymi sposobami, niepotrzebna jest antybiotykoterapia. Jest na rynku mnóstwo różnych preparatów i też tutaj Wam zwracam na to uwagę, że nie wszystkie są odpowiednie i nie patrzcie na to, że o, to jest drogie, to musi być skuteczne. Nie do końca tak jest. Trzeba mieć świadomość tego, jakie czasami są tańsze preparaty, lepsze niż te, które kupicie, powiedzmy tam za 150 zł. Są preparaty dobre, ale też nie poradzą sobie z wszystkimi patogenami, z wszystkimi pasożytami. Nie ma takiej złotej tabletki, czy tam preparatu ziołowego w tabletce, który podamy wszystkim i na wszystko. Więc po pierwsze, trzeba najpierw zdiagnozować, jaki konkretnie patogen znajduje się w naszym organizmie, gdzie, czy jest on w wątrobie, czy jest on w nerkach, czy jest gdziekolwiek indziej, w jelitach, bo wiadomo, że pasożyty się rozmnażają i składają jaja w jelitach, ale jeśli nasza ściana jelita jest nieszczelna, wtedy te patogeny i pasożyty przedostają się do naszego krwioobiegu i one wtedy mogą krążyć po naszym krwioobiegu, umiejscawiając się w różne inne organy. Więc to nie znaczy, że jeśli mamy patogeny i się rozmnażają pasożyty w naszych jelitach, to one tylko i wyłącznie tam będą zawsze. Niestety tak nie jest. A większość z nas ma cieknące jelito, bo zjadamy za dużo pewnych produktów spożywczych, które nam to jelito osłabiają. Więc tak jak mówię, no nie wszystko stosujemy na wszystko. I również nie podajemy dzieciom niektórych preparatów. Pamiętajcie, że w Polsce no niestety nie można nazywać ziół lekami, ale to jest lek. I naprawdę trzeba wiedzieć dobrze, trzeba skonsultować to ze specjalistą odpowiednim, który zaleci odpowiednią terapię na odpowiedni patogen. Nie, że wszystko na wszystko i dzieciom trzeba szczególnie tutaj uważać, co się podaje. Można również ziołami zaszkodzić. Dlatego nie odpowiadam Wam na Wasze odpowiedzi w taki sposób jednoznaczny, bo nie znam danego przypadku. To nie jest możliwe, żeby komuś w ciemno cokolwiek zalecić. Trzeba najpierw zdiagnozować, jaki konkretnie przypadek to jest, jaki tam jest zasiedlony patogen, gdzie ten patogen się znajduje i wtedy uderzać odpowiednimi ziołami. Przy czym też jest ważna witaminoterapia, bo tak jak powiedziałam,
wszystkie witaminy i minerały, jeśli mamy pasożyty, one nam to zjadają, na tym rosną, a nam wydalają swoje wydaliny i nas zatruwają. Więc tutaj jest też ważne pod tym kątem, żeby to wszystko ogarnąć. Chciałabym Wam właśnie powiedzieć, że są różne rodzaje pasożytów. Są pasożyty mniej inwazyjne i bardziej inwazyjne. Pasożyty mniej inwazyjne, takie jak na przykład owsiki, glista, czy tam lamblie, są to takie pasożyty, które nie wydalają aż tylu toksyn, są troszkę łatwiejsze do usunięcia, można zastosować krócej tą terapię, można je szybciej wybić oczywiście po zastosowaniu wszystkich zaleceń, które ja na przykład podczas wizyty mówię, ale są też inne pasożyty, które są trudniejsze, typu tasiemce, przywry, włosogłówki, włosień kręty, to są naprawdę poważne pasożyty i one potrafią również sobie zrobić cysty w naszym organizmie, potworzyć sobie guzy w różnych miejscach i nie jest to później takie proste. Generalnie wszyscy mówią wszędzie, że tak, wybijanie pasożytów ziołami typu właśnie goździk, piołun, wrotycz, orzech czarny. Tak, oczywiście to są bardzo dobre i mocne zioła na wybijanie pasożytów, ale trzeba znać dawkę. Trzeba wiedzieć, kiedy konkretnie, ile zażyć tego preparatu. I trzeba uważać, dlatego że piołun, wrotycz to są trujące zioła. Jeśli ktoś ma wątrobę chorą, nie można takich rzeczy zalecać. Nie można się stosować do tego wszystkiego, tak jak powiedziałam, co jest napisane w internetach. Bo później przychodzą ludzie, którzy sobie narobili ambarasu i chcą nagle, żeby im pomóc, a już sami po prostu to robili na własną rękę. Pod każdego innego pasożyta czasami są też inne terapie, jak na włosogłówkę, czy tam na przywrę. To naprawdę nie jest takie proste, że jest jedna tylko i wyłącznie mieszanka ziołowa, czy jakiś lek ziołowy, który Wam to wyeliminuje. Przede wszystkim trzeba dbać o higienę, to wiadomo, ale owsik nie wybijemy łatwo, trzeba wszystko wygotować, trzeba umyć wszystkie klamki w domu, wszystkie pstryczki od światła. To wszystko naprawdę jest ważne. Przy okazji jeszcze powiem, że po długotrwałych terapiach czasami na takie właśnie te groźniejsze pasożyty bywają przypadki, że się nie usuwa ten pasożyt, że on dalej gdzieś tam wędruje, dalej sobie znajduje jakieś inne miejsca do tego, żeby się tam umiejscowić i niestety trzeba wtedy użyć biorezonansu. To jest po prostu wybijanie pasożytów za pomocą częstotliwości. Ja już o tym wcześniej mówiłam, możecie sobie sprawdzić na innych filmikach. Jak to działa u mnie na stronie, również poczytajcie, jest spory artykuł na ten temat. Ja to stosuję, ja to polecam, bo ja wiem, że to jest skuteczne i widzę, mogę zbadać swoją krew, widzę, jak te pasożyty zostają wybijane, w jaki sposób to wygląda. Z jednej strony wybijamy oczywiście konkretne patogeny po zdiagnozowaniu najpierw tego, co tam siedzi w nas, bo czasami przez lata potrafią przebytować pasożyty w naszym organizmie i one po prostu po 20-30 latach nawet mogą się odezwać. Jak nam odporność spada, w momencie właśnie one uderzają, czy się rozmnażają, po prostu wydalają bardzo dużą ilość toksyn i po prostu zaczynamy chorować. Regularnie powinniśmy się oczyszczać. Dzisiaj bardzo dużo osób nie myje rąk niestety, wychodząc z toalety, bo wszyscy się zawsze dziwią, ale przecież ja dbam o higienę i tak dalej. Nieważne, że dbacie o higienę, jest łatwo się dzisiaj zarazić pasożytami. Odporność mamy taką, jaką mamy, bo jemy to, co jemy, mamy taką żywność, jaką mamy. Nie wszyscy chcą się pochylić nad tym i jakby zmienić swoje nawyki, czy swoją strefę komfortu przesunąć. Dlatego tutaj jest bardzo dużo naszej energii włożonej w to i wszystko powinno być zrobione tak, jak się mówi na zaleceniu. Nie wolno sobie przerwać terapii, bo się źle poczujecie. Wiadomo, że się może człowiek źle poczuć i to jest tak zwana reakcja Herxa na oczyszczanie. Jeśli się zwłaszcza nigdy nie oczyszczaliście, to w tym momencie prawdopodobnie będziecie się źle czuć podczas oczyszczania, bo za dużo ilość toksyn zostaje wydalona do organizmu podczas wybijania pasożytów. I to jest normalne. Mogą być bóle głowy, wymioty, różne inne rzeczy.
możecie się czuć osłabieni. To są takie rzeczy, które trzeba przeczekać. Nie wolno sobie odstawić preparatów, bo w tym momencie jeszcze gorzej sobie zaszkodzicie. Wiem, że ten temat jest poważny i jest coraz więcej pytań, coraz więcej zainteresowania tymi kwestiami i dlatego tutaj chciałam sprostować, chciałam wytłumaczyć pokrótce, co i jak to się wszystko do siebie stosuje. Jeśli już macie diagnozę, to wtedy wiadomo, co z tym robić. Jeśli nie macie, to nie będziecie wybijać w ciemno konkretnych patogenów, tak, czy pasożytów, bo tak jak mówię, no nie jest, no nie traficie. Czasami jest tak, że po prostu nie traficie w dany odpowiedni patogen i wasza kuracja pójdzie na marne, czy tam wasze pieniądze zostaną wyrzucone w błoto. Jeśli już się oczyścicie, będziecie pewni, że nie macie już pasożytu, to znaczy, że jesteście zdrowi, oczyszczeni, macie dobrą odporność, dbacie o odpowiednią dietę, odżywianie, ruch, pozytywne myślenie, medytacje i tak dalej, wszystko ważne, to wtedy możecie stosować raz na jakiś czas, zwłaszcza 3 dni przed pełnią, podczas pełni i po pełni, kurację po prostu taką wspierającą, czyli no, żeby nie załapać, bo wtedy, tak jak powiedziałam, najwięcej się pasożytów rozmnaża podczas pełni. Jeśli nie możecie spać, jesteście niespokojni, to znaczy prawdopodobnie macie pasożyty. I żeby, jak już jesteście oczyszczeni, żeby właśnie podtrzymać swój organizm w zdrowiu, to wtedy można sobie zażywać na przykład taką nalewkę z orzecha, z łupina orzecha czarnego, z piołunem dostępnego na rynku, lub też samemu sobie zrobić taką nalewkę na spirytusie. Wszystko dozwolone. Ale najpierw, żeby dobrze się oczyścić, tak jak powiedziałam, skierujcie się do kogoś, kto się na tym zna i kto was w tym wszystkim pokieruje tam, gdzie trzeba. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. No i do następnego razu. Cześć.